Gościem mojej figury TV jest dziś Jakub Porada, dziennikarz w przeszłości związany z TVN24, aktualnie telewizja TTV. Pan Jakub, oprócz tego, że jego pasją są media, to również jego wielką pasją jest podróżowanie. Zgadza się, prawda? Tak jest. Zresztą udaje mi się te dwie rzeczy łączyć, także jesteśmy w domu. Panie Jakubie, w jednej z pana książek, bo wydał pan kilka książek o podróżowaniu, napisał pan, że nie kupuje pan biletów droższych niż za 150 zł w dwie strony, biletów lotniczych. Prosiłbym pana, by udzielił pan naszym widzom kilku wskazówek, jak tanio kupić bilety lotnicze. Znaczy, ja się staram trzymać takiej ceny, która jest ceną mniej więcej jednego przejazdu Intercity w Polsce, to jest około 150 zł, ale czasami oczywiście to przekraczam. Jak teraz gdzieś w wakacje poleciałem do Barcelony kolejny raz, to wiadomo, że w sierpniu ceny były wyższe i no, musiałem zapłacić więcej, ale powiedzmy, że to jest mniej więcej taka średnia, której się trzymam. To jest bardzo proste, tak naprawdę wystarczy, trochę jak z nauką prawa jazdy, opanować pewne zasady, żeby móc wyjechać na ulicę. Bilety, jakbyśmy rozłożyli sobie siatkę połączeń w całym miesiącu danej linii, są i po 9 zł, i po 999 zł, więc trzeba wybrać ten, który jest najtańszy, bo tak naprawdę to, czy bilet jest droższy, czy tańszy, zależy tylko od promocji i od naszego łutu szczęścia. Nie kupujemy gorszego sortu biletu, tak jak nie kupujemy na promocji, na wyprzedaży, nie wiem, gorszych spodni, bo te 500 zł, za które musimy kupić jakieś dżinsy, może być na przykład 99, to są dalej te same dżinsy. I z biletami jest dokładnie tak samo. Więc ja staram się uczyć w książkach, teraz za parę miesięcy wychodzi kolejna podróżnicza, uczyć ludzi, żeby znajdywali okazję, nie za wszelką cenę. W jaki sposób to zrobić, żeby znaleźć tą okazję? No, czy... Na przykład mam wolne, załóżmy, jeszcze nie wiem kiedy. Jeśli będzie to marzec, powiedzmy, strzelam, to otwieram sobie linię X, linię Y. Załóżmy, że to będzie Wizz Air, załóżmy, że to będzie Ryanair, to może być LOT, to może być Norwegian, wszystko jedno jaka linia. Biorę jakąś wyszukiwarkę, może być Skyscanner, może być... Azair EU jest taka, już mówię fonetycznie, wyszukiwarka. Jest ich sporo na rynku, więc nie trzeba się specjalnie tutaj ograniczać do jednej. I wybieram sobie, co w danym terminie jest. Na przykład od 15 do 17 marca najtańsze i wyskakuje mi lista. Na jej początku na pewno będzie Skandynawia, bo ona jest najtańsza. Po 9 zł, po 19 są bilety. No i później będzie, nie wiem, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy. I ja na tej podstawie sobie zaklikuję jakąś cenę i wybieram sobie, że mówię, o, za 69 jest przelot na przykład do Mediolanu i z powrotem. Jeżeli mi to pasuje, to pasuje. Jeżeli nie, daję więcej za 10 zł na przykład i kupuję sobie Londyn. No już wybieram sobie to, gdzie byłem albo gdzie chciałbym polecieć i ewentualnie, czy w tym terminie jestem w stanie, bo mogę sobie sprawdzić, albo biorę w ciemno. Zdarzało mi się, na przykład dzisiaj powinien być w Kolonii, bo kupiłem akurat bilety za 19 zł, ale w związku z, że mi się pozmieniają plany, to przepadły te bilety. Ale za tydzień na przykład jestem w Rzymie, a z kolei za 2 tygodnie lecę do Beauvais, czyli Paryż-Beauvais, więc sobie tak poukładałem to ileś tam miesięcy temu, że teraz co tydzień mam jakieś tanie bilety, tak w granicach 19-20 zł. Nie lubię tracić pieniędzy, więc jeżeli ten bilet mi się ma zmarnować, a nie mogę ich zwrócić, tak jak biletów kolejowych, no to trudno, ale też dlatego staram się kupować jak najtaniej. To jest, mówię, bardzo łatwe, wystarczy wpisać sobie w dowolnej wyszukiwarce hasło tanie loty, tanie latanie i jest masa stron, nie wytłumaczę tego w parę minut, ale każdy znajdzie sobie, albo, no oczywiście trzeba się zareklamować, czytając moją książkę, na przykład Porada da radę, znajdzie dokładnie opis, jak się kupuje bilet. Okay, no przyłączamy się do reklamowania pana książki. Chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz, bo tanie podróżowanie tanimi liniami często wiąże się też z bagażem, który jest mniejszy. Możemy zabrać tylko bagaż podręczny, za ten większy musielibyśmy dopłacić. Jak się dobrze spakować, żeby wszystkie potrzebne rzeczy, właściwie co powinniśmy spakować, żeby się zabrać z tym bagażem podręcznym? Trzeba iść do sklepu sportowego i kupić sobie plecak, który moim zdaniem powinien mieć powyżej 30 litrów. Każdy plecak ma takie oznaczenie, jest tam wolumen z tyłu napisany. Ja używam plecaka 32 i chyba 35 mam teraz litrów. To jest na tyle duży plecak, że tam zmieści się ciuchów na 2 tygodnie. A ponieważ latam na 2-3 dni... Nawet jeśli jest się kobietą? Ja specjalizuję się w city breakach i wiem oczywiście, że nie ma takiej powierzchni, której kobieta by nie zapełniła. Ale na upartego to są 2-3 dni, czyli te city breaky, więc można spokojnie dać sobie z tym radę. Jeśli chodzi o rzeczy osobiste i bieliznę, to tego nie ma dużo. Nawet jeżeli te kosmetyki tam, powiedzmy, trochę rzeczy zajmą. Ciuchy za granicą są dużo tańsze niż w Polsce, więc można tak samo kupować sobie w Londynie czy w Barcelonie jakieś ciuchy nawet w których się wróci. Do jedzenia specjalnie nic nie potrzebuję, bo też kupuję na miejscu. Do słuchania to wszystko mamy w komórce, więc potrzebne są tylko słuchawki. No i jakiś tablet. Ja korzystam akurat z tableta, ludzie widziałem czasami z moimi laptopami latają, takimi netbookami, ale moim zdaniem tablet jest lepszy. Jakiej firmy to wszystko jedno, ale on jest zarazem mailem, jest zarazem czymś do czytania, czyli książki w formacie elektronicznym, no i czymś do rozerwania człowieka, jeżeli chce akurat pograć, bo musi poczekać na lotnisku. I to w zasadzie wystarcza. I tak naprawdę ważne jest to, żeby kupując bilet, trzeba na wszystkie opcje odpowiadać nie, bo
tam cały czas system prosi, czy chcesz SMS-owe przypominanie, czy chcesz na przykład dodatkowy bagaż, czy chcesz tamto, sramto, wamto, nie. Na wszystko odpowiada mnie i cena początkowa, 19 zł, załóżmy, musi być taka sama na końcu. Dlatego to jest najprostszy patent, a plecak niech będzie jak największy, bo jeżeli ten plecak będzie miał sztywne plecy, czyli będzie ze stelażem, często plecaki są dla wygody, to nie będzie dobrze. Jeżeli to będzie walizeczka na kółkach, też będzie niedobrze. Po pierwsze dlatego, że jeżeli choćby centymetr czy dwa będą wystawać poza bramki, które są na lotniskach, to już mogą wyrywkowo nas skasować i kazać dopłacić. A plecak zawsze się upcha, nawet jeżeli jest wypakowany i wystaje niewymiarowo, to on kolanem tak czy tak, zdarzało mi się wielokrotnie, że go upychałem, bo on jest miękki, więc ważne jest to, żeby te plecy z tyłu były mięciutkie na takie podróże. Wspomniał pan, poruszył pan już tutaj podczas naszej rozmowy temat podróżowania. Mówił pan o tej Skandynawii, że tam bilety są najdroższe, najtańsze, ale znów jedzenie jest dość drogie w Skandynawii. Co pan je w trakcie tych podróży? Jak się stołować tanio? Znaczy, staram się kupować noclegi ze śniadaniem. To jest oczywiście duże ułatwienie. Nie zawsze tak się da, ale jeżeli, to bardzo do tego zachęcam, bo wtedy odpada nam koszt tego pierwszego, najważniejszego posiłku. Jeśli chodzi o hipermarkety, to ceny w Sztokholmie czy ceny w Oslo nawet są zbliżone do naszych, czy w Kopenhadze. Jest trochę drożej, ale umówmy się, że jeżeli to nie jest wyszukane jedzenie, ale jeżeli ktoś potrzebuje trochę żółtego sera, jakieś parówki, jakieś pieczywo, to zmieści się spokojnie. Knajpy są cholernie drogie i tutaj rzeczywiście jest z tym problem, bo mnie zdarzyło się kupić piwo w knajpie, kosztowało 35 zł w przeliczeniu, 70 koron, więc to są bardzo, bardzo wysokie ceny. Natomiast jeżeli chodzi o te z hipermarketów, towary, to tak jak u nas, to wychodzi naprawdę spokojnie i tanio. Więc ja, przygotowując wycieczkę do kraju, który wiem, że jest drogi, staram się wyszukać najpierw, co jest darmowe do oglądania, jakieś muzeum albo w cenie jej wysokiej, jak wygląda sprawa z komunikacją, bo to jest istotne, że jakaś karta, jakaś travel card jednodniowa, być może bardziej się opłaca, bo jest wejście za darmo do muzeów i tu grupy dyskusyjne się przydają. No i właśnie robię zakupy w takich sklepach i później trochę tak jak za czasów wyjazdów pod namioty, które każdy z nas pamięta. Mam jakiś nożyk z kuchni w tym hostelu, w którym mieszkam i sobie tę parówkę, czy to pieczywo, czasem ohydne, ale jakoś zjadam. Na dzień czy dwa da się radę wytrzymać. Początek roku to chyba taki czas, kiedy wielu Polaków planuje, gdzie wyjechać. Pan też jakieś plany ma na najbliższe miesiące, może już na cały rok rozplanowane. Gdzie pan wkrótce się wybierze? Na cały rok nie, ale początek, znaczy styczeń, luty i marzec mam obstawione, dlatego że nawet w tym miesiącu jeszcze mam 3 wyloty, a w lutym akurat brałem tylko jeden, bo plany zawodowe mi na to nie pozwalają. W marcu mam już kupione bilety do Glasgow i do Edynburga, bo akurat tam chciałem pojechać. Glasgow znam dość dobrze, Edynburga jeszcze dobrze nie znam, więc przy okazji będzie szansa, żeby nadrobić zaległości. No i później, ja też po Polsce dużo jeżdżę, też całą książkę o Polsce napisałem, więc już na pewno maj mam i lipiec mam zakopane i tam ościenne tereny naszych południowych sąsiadów. I z pozostałych rzeczy to jeszcze mam luki, czyli naprawdę kupuję. Na pewno bym chciał Hiszpanię, bo uczę się hiszpańskiego i dowodzę często na spotkaniach autorskich, że podróże w każdym wieku są o tyle fajne, że człowiek uświadamia sobie potęgę rozumu, że ja nauczyłem się obcego języka, w tym wypadku hiszpańskiego, którego nigdy się nie uczyłem w szkole. Uczyłem się angielskiego, a hiszpańskiego pewnie byle jak gadam, ale gadam i to jest dla mnie najfajniejsze, że dzięki podróżom to się stało, a nie dzięki czemuś innemu, więc na pewno Hiszpania, może jakaś Portugalia wpadnie, tak naprawdę coś na winie, to codziennie coś nowego jest, więc tak powiedzmy, że kiedyś latałem co tydzień, teraz staram się tak latać 2 razy w miesiącu, bo najwięcej też mi nie starcza czasu, tym bardziej, że jeszcze kolejne książki czekają do napisania, ale myślę, że i to jest tak dobry wynik, dlatego że w połączeniu z podróżami polskimi cały czas człowiek jest na walizkach, a ja to lubię. Chciałem jeszcze pana zapytać, miejsce, które szczególnie warto odwiedzić i nie będę pytał o Europę, bo my tak się strasznie Europą zachwycamy, ale mamy wiele pięknych miejsc w Polsce. W Polsce które miejsce by pan polecił? Powiem szczerze, że ja sam za każdym razem jestem zaskoczony, dlatego że używałem na spotkaniu tej sformułowania, które przypomnę. W Polsce jest 913 miast. Gdyby każdym z nich spędzić jeden dzień, to by było prawie 3 lata. Gdyby chcieć wrócić, to będą kolejne 3 lata, czyli już 6 lat. Więc ja sam odkrywam, jesteśmy dużym krajem, nie jesteśmy małą Belgią czy Holandią, tylko krajem, w którym myśla do Świnoujścia, pociąg jedzie z 15 godzin. To jest gigantyczna odległość. Inna sprawa, że ten pociąg jedzie wolno. Ale faktem jest, że mamy wszędzie daleko. Więc jak słyszę, że ktoś mi kolejny raz mówi, że ma wolne i jedzie na przykład na Monciak do Sopotu albo na Krupówki do Zakopanego, to mi się nóż w kieszeni otwiera, bo ja uwielbiam Sopot, uwielbiam Zakopane, ale wiem, że to jest taka najprostsza, taki stadni pęd, że warto spróbować czegoś nowego. Ja byłem w tym roku pierwszy raz w życiu, i to przypadkiem zupełnie, najpierw pojechałem do Elbląga i zobaczyłem statki na trawie. Tam jest coś na skalę światową, że statki, które są wciągane po takiej zielonej murawie, że ta łódź nurza się w zieloność jak łódka brodzi, prawie jak u Mickiewicza. I stamtąd polecono mi, żebym pojechał do takich dwóch małych miejscowości, Suchacz i Kadyny. I to było coś niesamowitego, bo ja byłem nad zalewem,
gdzie widziałem Krynicę Morską, w której byłem wiele razy, ale nigdy nie byłem z tej drugiej strony i to była jakaś polska Toskania. Jest to miejsce dla mnie po prostu genialne. Nawet ostatnio sprawdzałem, ile tam nieruchomości kosztują. Tak z ciekawości zobaczyć, że może na stare lata, może coś, bardzo mi się tam spodobało. Drugim regionem dla mnie jest Biebrza, Dolina Biebrzy, która jest czymś przepięknym, nazywają ją Polską Amazonią. Tam jechać warto o każdej porze roku, mają genialną kuchnię, wspaniałych ludzi gościnnych i czujemy się naprawdę już w takiej prawie że kulturze kresowej. Ale a zimą gdzie warto się wybrać? Zimą, powiem szczerze, że jak w zeszłym roku pojechałem, bo ja długo na nartach nie jeździłem. Pierwszy raz w zeszłym roku jeździłem na nartach i to właśnie w Świeradowie było. Tam jest bardzo stromy stok i stwierdziłem, że jak tam się zjedzie, to nawet w Austrii czy we Włoszech w Dolomitach nie ma takich ciężkich warunków, jak było tam. Ja bym polecał Beskidy, dlatego że w Beskidach ciągle jest mniej ludzi mimo wszystko niż w Tatrach, a z drugiej strony już nawet nie mówię o Wiśle czy Ustroniu, bo wiadomo, to są znane miejscowości wypoczynkowe, ale jest obok Goleszów, do którego często jeżdżę. Tam mam taką ulubioną knajpę i zarazem miejsce, w którym się regeneruję i to jest takie towarzystwo przyjaźni polsko-marokańskiej. Więc niesamowite jest to, że w Beskidach człowiek jest i ma nagle kuchnię marokańską, zespoły marokańskie i czuje się po prostu w jakimś takim wymieszaniu. Miksie kultur, może uczyć się grać na bębnach, a z drugiej strony wychodzi i widzi, prawda, te wszystkie górskie klimaty. Więc dla mnie ten Goleszów jest takim numero uno od jakiegoś czasu, jak mam chwilę, to tam jeszcze. Tak naprawdę ostatnie pytanie jeszcze a propos tych nart i gór. Ktoś, kto nie jeździ na nartach, a chciałby pojechać w góry, to gdzie? Oprócz Zakopanego. Gruzja. Gruzja, Kaukaz. Gruzja jest tak tanim krajem, że dopóki Anglicy tam nie przyjadą i nie zrobią tego, co zrobili w Bułgarii, czyli ceny podskoczyły, bo każdy Anglik chce mieszkać w Hiszpanii, w swoim czasie odkryli Bułgarię i stwierdzili, że to jest też fajny kraj, nieznany, a ceny są zupełnie niższe, no i tam nieruchomości podskoczyły, więc teraz jak odkryją Gruzję, a Gruzja jest koszmarnie tanim, taksówka to są 3 zł, obiad duży to jest 10 zł, noclegi to jest kilkadziesiąt złotych, to jest naprawdę a to jest jednak Kaukaz i tam są warunki narciarskie porównywalne z tymi na zachodzie, połowę, 1/3, w każdym razie dużo tańsze, więc tam w tym momencie jechać, polecieć za 120 chyba 8 zł, można przelecieć w obydwie strony, nawet dokupując bagaż za te 70 zł, to będzie moim zdaniem hicior sezonu i podejrzewam, że w najbliższych latach Gruzja w momencie, w którym tak się otworzyła, bardzo będzie strzałem po prostu i na każdą porę roku.